załadowaliśmy się do gry. Dzisiaj Luigi gra Ghostface'em. Od razu widzimy, że wchodzi w swoją moc. Jest... Pogubiłem się. Jest już ukryty, schował swojego Terror Ranger i czai się. Jest to właśnie bardzo dobra mapa dla Ghostface'a, o tyle, że nigdy nie wiemy, z której strony on przyjdzie, ponieważ pomimo tego, że nie widać Terror Ranger, nie słuchać Terror Ranger, to zawsze można spróbować wizualnie zlokalizować killera, a w tej mapie właśnie jest to bardzo mocno utrudnione i widzimy, że są pierwsze scratch marki. Prawdopodobnie Ghostface będzie chciał najpierw sobie zeskautować ludzi i nabić sobie dużo. Tak, jest już Bill i będzie zrobiony... Oj, chyba się zagapił się Luigi, tak, bo chyba chciał zrobić 9-9 na tym Billu, a tak poleciał za daleko. Tak, troszkę za długo przytrzymał. Wydaje mi się, że odpuści tego Zeusa, bo to nie był taki plan. Nie domyślam się, że Luigi nie chce gonić ludzi na lerem, bo to jest jednak bardzo trudna mapa dla Emon Killera. Prawdopodobnie chce wziąć kogoś prędzej z zaskoczenia. Najpierw go złapać na albo przy genie i wtedy go zeskautować, albo zrobić na 9-9, podejść mu na plecy i dopiero wtedy dobić do 100%, żeby mieć one-shota. Zobaczmy, jak to będzie. Zrobiony generator, więc może właśnie tak się teraz to... No, zakończyć, ale już zobaczył go. Tak, szybka była reakcja i Slayna spodziewał się tego Ghostface'a. No i znowu jest tym razem 100%, ale jest to paleta, która nie jest super bezpieczna. Jak ona zostanie zrzucona, tak, to wtedy tu można spróbować mindgame'ować. Próbuje zrzucać na lewo i prawo, ale zamachnął się. Nie wyszło, za bardzo się tutaj pośpieszył. On ma sporo czasu, ale będą tutaj tak biegać, no. Luigi się trochę rozjechał. Jak już wspominałem, o ładnie. Jest trafienie. Pierwsze powolenie i pierwszy generator. No właśnie, tutaj a propos mocno zrobiony. Punktów, tak, to Unleashed oczywiście wykorzystało tą sytuację. Islane bardzo ładnie czas wykupił, bo jednak mógł się szybciej wywalić tutaj. Ta pateleta jest, no to jest takie 50-50, można wywalić się za pierwszym skokiem, a można trochę kupić czasu i tu Islane'owi się udało kupić tego czasu dużo. Tak jest i mamy dwa punkty dla ocalałych, mamy też dla killera pierwszy hak, a więc tutaj 3 punkty. Tak, za unikatowy hak, przypominam, dajemy zawsze pierwsze 3 punkty. Może taki punkt zdobyć 4 razy, czyli w sumie 12. Już kolejny generator został zrobiony. Bardzo ciekawe, nie sprawdzaliśmy, jak wygląda sytuacja u Survivorów. Na razie Wisi i Slane trochę czasu mają. Zbliża się do niego Ace. Tak jest, a chłopaki we dwóch Zeus razem z Ravenem, tak? Razem z... Szukają kolejnego gena? Chyba się rozdzielą teraz, bo najskuteczniej byłoby właśnie robić te geny osobno. Ale nie słychać w żadnym miejscu killera. No właśnie, bo ten tutaj już skautuje. Ma monstera na prawie 9-9. Będzie chciał dokończyć, ale nie udało mi się tego zrobić na plecach. Chociaż i tak uda się zrobić uderzenie bardzo ładnie. Mamy kolejne powolenie. Tak, dobrze się tutaj złożyło ludziom, bo potrzebuje tego czasu. Będą kolejne 3 punkty. Dwa geny są już zrobione, także to jest całkiem dobry progres dla Unleashed. Kolejna osoba została znaleziona. Zeus jest na połowę zestalkowany. Wcześniej Islane został też troszkę zestalkowany. Nie pomoże to jakoś specjalnie ludziom, ale mały podkład pod przyszłe chase'y sobie zrobił. Myślę, że na tym etapie Survivorzy wiedzą już doskonale o dwóch perkach killera. To bez wątpienia, bo kończyli dwa generatory i tutaj musieli przejść przez masę skillczeków. Też po powieszeniu mieliśmy wybuch, więc na pewno już dwóch perków są świadomi. Znaczy na pewno wiedzą o Sopi Butcherze i na pewno mogą się domyślać Call of Braina. Eruption nie wydaje mi się, żeby jeszcze było striggerowane. Oj, chyba Billy został załapany z ręką na sticku. Nie w tą stronę patrzył Billy. No, kompletnie się zagapił. Co ciekawe, było tutaj dwóch survivorów, więc obaj survivorzy najwyraźniej patrzyli się w zupełnie niepotrzebnie nie tą stronę, którą powinni. I to będzie kolejny unikatowy hack, czyli mamy już 3 unikatowe haki, więc 9 punktów dla Nightchasers. I to jest bardzo dobry hack, muszę przyznać, bo... Oj, chociaż kolejny generator został zrobiony. No, bardzo szybko sobie się uporali z tymi generatorami, ale już 3 generatory. A z drugiej strony to są 3 unikatowe haki, ale chyba jednak bardziej zadowolony byłby Luigi, gdyby... Oj, czy się tutaj zagapił Slane? Nie dogadali się, chyba nie powiedział kolega, że jest goniony przez Ghostface'a. Tak jest. Raven jest zrobiony na 9-9. Raven jest zrobiony na 9-9 i no prawie 9-9, więc tutaj... Islane 7-5. No jest trochę mapa przygotowana teraz dla Ghostface'a. Muszą uważać Unleashed, bo jak się zostaną zauważeni teraz, to
wszyscy cztery sprawiarze są bardzo bliski powalenia na one shota. Muszą się wyleczyć, tylko oczywiście ten Sloppy Butcher będzie przeszkadzał. I znowu są zagapieni. Jest ta jedna osoba, właśnie to był Islang, który był na 75%. Jak gdyby to on był na te 95%, to podejrzewam, że ludzie chciałby go zestakować do końca i prawdopodobnie by to się skończyło powaleniem. Będzie prawdopodobnie wyczekiwał mocy. Dokładnie tak, będzie wyczekiwał, ale Islang sobie zdaje z tego sprawę. Tak, będzie predropował. Jest idealnie 9-9 i zostawi go chyba na później. Będzie chciał go zaskoczyć w przyszłości. Tylko czy znajdzie czas na to, tak, żeby odkładać na później te chase'e, bo mamy tylko dwa generatory do zrobienia. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z serwerami. Jeden gen robiony, a tu jest kolejny gen, prawie we dwójkę skończony. No i czy zdąży zablokować ten gen Eruptionem, bo tu już zdradzimy teraz, tak, jest Eruption w grze, czyli po kopnięciu i uda się Ace, ale ten miał Dead Harda bardzo ładnie wyczekany na palecie Dead Hard. I w tym momencie właśnie zaaplikuje Eruption z Call of Brine, więc ten generator powinien być dobrze kontrolowany. I znowu cały czas jesteśmy w takiej sytuacji, że czterech survivorów tak naprawdę jest do tapnięcia, bo mamy również Ravena, który jest na 9-9 i zostanie powalony, i Billy też zostanie powalony. Dokładnie tak. Kolejna lokalizacja ujawniona. Tak, w tym tle usłyszeliśmy Quentina, który został trafiony Eruption, i to jest pierwszy raz, jak widzą Eruption w ogóle w grze. Nie mogli się spodziewać go wcześniej i będzie chciał mindgamować, ale to jest trudna paleta do mindgamowania. Nie wydaje mi się, że zdecyduje się Luigi gonić się dokładnie tak. Podniesie od razu, zawiesi na hak, boi się Umbercable'a prawdopodobnie, a wie też, że Adam nie jest w stanie dokończyć tego gena, a tym bardziej jeśli go tapnie, to znowu będzie być on kopnięty i po raz kolejny zostanie nałożony Eruption, więc nie wiem, czy to była najlepsza decyzja, żeby tapować ten generator, bo Call of Brine i tak został użyty, a z drugiej strony, oj, jest właśnie na 9-9 i to była właśnie ta taktyka. Zostawił sobie na później Islaina i dzięki temu go powalił od razu. I znowu był Eruption nałożony, więc kolejne 10% zeszło z tego gena, a tutaj mała tajemnica. Ubaczni widzowie pewnie już zauważyli, że jest pod wpływem, był przez chwilę pod wpływem Luigi Devour Hope'a. Natomiast pomimo tego, że mamy 5 haków, to nadal jest na dwóch stackach. Jest jeszcze szansa, że teraz będzie trzeci stack dobity i znalazł Ace'a. Czy Ace czasem nie jest dead on hook? Byśmy się musieli zastanowić, czy Ace teraz nie popełnił błędu, kręcąc tego gena samemu. Wydaje mi się, że on jest chyba dead on hook. Poza tym chyba zgubiliśmy się z punktami, muszę sobie sprawdzić. Mamy 3 unikatowe haki i 3 haki, to znaczy, że mamy 15 punktów dla Night Chasers. No tak, akurat mapa tutaj nie sprzyja, jeżeli chodzi o deworka, no bo jednak ciasno, często blisko haka, na którym się powiesiło Survivora, odbywa się pozostała część akcji i te staki nie chcą wchodzić. No właśnie, znowu ten stack został, a nie, jeszcze teraz jest trzeci stack, ale zostanie zdradzony ten devourer prawdopodobnie, jeśli Ace zostanie uderzony. Natomiast przypomnijmy, że mapa pomimo tego, że nie sprzyja oddalaniu się za daleko, oddalaniu się od haków, to z drugiej strony ukryty totem tutaj może zająć masę czasu i już tutaj nie będzie się przejmował stalkowaniem. On wie, że ma 3 staki i będzie chciał powalić na strzał. Zaraz będzie kompletne zaskoczenie dla Unleashed, tak, i w tym momencie sobie zdali sprawę. Zobaczmy, jaka jest ich reakcja. Myślę, że wszyscy zaczną biegać nagle po mapie jak kurczaki bez głowy i szukać to. A nie, jednak nie, ignorują. Jednak generator. Chociaż ale... może Ace zdecyduje się właśnie poszukać tak tego jest. Totemu. Myślę, że dogadali się chłopaki, że jednak trzeba by było poszukać tego totemu, bo dosyć szybko się wywracają, a tutaj mamy pierwszego wyeliminowanego. No właśnie, i to jest problem, to jest bardzo duży problem. To jest bardzo duży problem. Dwa generatory do końca muszą podzielić jakoś swoje siły między robienie generatorów, szukanie totemu. Oj, mamy spotkanie. No mamy spotkanie, a te generatory będą bardzo dobrze bronione, dlatego że mamy właśnie Call of Brine's Eruption, więc oj, i próbował mindgamować, ale chyba Raven teraz się wywróci na strzała, dokładnie. Nie musi stalkować, ma wszystkich na pojedyncze uderzenie, więc prawdopodobnie będzie kolejna osoba powieszona i Raven, to dla niego to jest pierwszy hak, więc nie jest to najgorsza sytuacja. I widzimy już Ace'a, zignorował gena, chodzi panicznie, szuka tego totemu. Oj, nie uda się chyba znaleźć. Nie uda się chyba znaleźć tego totemu na czas, coś mi się wydaje, bo... z perspektywy killera, żeby... Widzimy, że podnosi, został... Oj, mamy robiony totem. Na pewno, tak, znalazł Islain totem, także wyeliminuje ten, tego devoura, więc to na pewno jest bardzo duży krok do przodu. No i... Jeden problem z głowy. Więcej. Tych kroków trzeba na pewno postawić więcej, bo jednak tak, to za mało. Kolegi już nie mają. Drugi kolega wisi na haku. Jedna osoba dead on hook.
Tak. Dokładnie tak. Islane już tylko wywrócony też wypada z gry, więc no tutaj są chłopaki na pewno w trudnej sytuacji. Przypomnij proszę punktację. Aktualnie jest 20-6, więc uj, został nawet ja zostałem zaskoczony tym, więc co dopiero musiał pomyśleć Ace. Cóż, niedawno było Halloween, więc takie spooky akcje jak najbardziej na czasie. No ciekawe, co poczuł Ace, kiedy myślał, że może bezpiecznie tak robić generator. Ja wzdrygnąłem się lekko, podskoczyłem na fotelu, co musiał poczuć on, kiedy tutaj przez skillcheck chyba w tym momencie wyskakiwał, jeżeli dobrze pamiętam, więc na pewno. No i niestety monster był powalony chyba jako pierwszy i albo przynajmniej może nie jako pierwszy, nie ma do dyspozycji on Deliverance'a, który chyba nie został użyty. Wydaje mi się, że nie zaktywował go na czas. No i skontroluje kolejny generator. Prawie graba się udało zrobić na Islane'ie. Islane musi się mieć na baczności, bo on jest dead on hook. On jest dead on hook, także tu będzie trudno dla niego teraz, ale zgubił go. Zniknął. Chyba Lucky Break jest w grze, dokładnie jest Lucky Break, więc nie wiedział. No Lucky Break jest bardzo potężnym perkiem na tej mapie. Można momentalnie się schować, ale Ghostface też oczywiście się schowa. Już widzi, bardzo ładnie wyczajny, ale zdążył zareagować. Został zauważony, tak jest. Zdążył zareagować monster. Tym razem patrzył w dobrym kierunku. Rozbiegli się survivorzy. Ja bym musiał się przyjrzeć z perspektywy killera, jak tak naprawdę stoją Night Chasers. Oj, chyba został znaleziony Islane, ale on tu ma bardzo potężną paletę. Nie wydaje mi się, żeby ona była zrzucona, ale z mindgamował tą paletę! Taka paleta dobra dla survivorów, a jednak udało się szybkim, błyskawicznym ruchem i uderzeniem na launch attack dosięgnąć Islane'a i wyeliminować go z gry. Także mamy dwóch survivorów w grze i nadal dwa generatory. Wydawałoby się, że jest bardzo ładnie ustawione Unleashed z tymi generatorami, bo mieli trzy generatory przy trzech hookach. No i nagle zero generatorów i sześć hooków zrobionych po stronie Spooky Ludziego. Dokładnie tak, ten launch za rogu jest trudny do ogrania, jeżeli nie jesteś przygotowany bezpośrednio na niego, jeżeli nie czekasz na launcha za rogu, tylko czekasz na Chase'a, to ciężko jest go wygrać, w sensie z killerem, moim zdaniem przynajmniej. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że spodziewał się jednak Islane, więc tutaj brawa się liczą, znaczy należą się ludziemu, bo... Oczywiście, że tak, Bardzo szybko to... To nie jest łatwe zagranie, to absolutnie nie chciałem ujmować temu zagraniu, natomiast wyciągnąć je też nie jest tak hop-siup, nie każdy potrafi to zrobić. Tak, tutaj się po prostu spotkały dwie mocne postaci i jeden miał troszkę więcej szczęścia, a może też i... lepiej się przygotował do tej akcji. W każdym razie nie widzimy jeszcze survivorów, Luigi też za bardzo nie potrafi się odnaleźć na tej mapie, bo widzimy, że krąży między generatorami, próbuje kogoś zestalkować, ale jakoś... Oj, jednak się udało i Adam za późno. Jest 9-9, prawie że stalka, więc będzie kopnięty znowu Eruption, Call of Brine zresetuje i prawdopodobnie Ace się zaczaił, ładnie generator został zrobiony, czy zdąży go ściągnąć z tego generatora? No tam jest 30% tego stalka, więc jakby się udało dobiec, no czy zdąży? Ace raczej nie zdąży tego generatora zrobić, prawdopodobnie będzie już tu wypatrywał Ghostface'a. Zobaczmy, graba sobie to zrobić! Monster z graba, błyskawiczny grab. I to jest eliminacja dla Monstera, to jest jego drugi grab, trzeci hack. Oj, stalk. Ale oj, dobra, nie chce oddać hacza, nie chce oddać gate'a, bo wie, że prawdopodobnie może mieć trudne gate'y. Nie wie o jednym, tak. Ciekawe, czy się o tym dowie. Ryzykuje tego Amber Kabla. Ale on zdaje sobie sprawę z tego, że Raven ma dwa haki jeszcze do końca. I złapał go, ale jest sprint burst, Niestety misclick. Tylko jak długo teraz będzie mógł gonić się? No, Raven może się długo gonić, albo i nie. Miał paletę. Już powinien być podniesiony, ale nie wiem, czemu się nie podnosi. Bo moim zdaniem najlepsze by było, co mógł zrobić, od razu się podnieść i jednak spróbować skończyć tego generatora, bo nie wydaje mi się, żeby ludzi kopnął ten generator. Więc chyba go nie kopnął, więc... Udało się zrobić na tym razem, a tym razem lepiej było rozegrane niż Islane. Zdało się go skontrolować za tego rogu. No ale będzie kontynuowany pościg. Monster chyba liczy na to, że zdąży w trakcie Chase'a podnieść kolegę i może się rozbiegną, bo desperacko najwyraźniej obie drużyny chcą wyciągnąć maksimum. No, dziwne te swingi. Uderzenie na głowę, tak jest, jakieś takie wysokie. Myślę, że chcę mu podciąć gardło po prostu od razu. Ja myślę, że to jest część jakichś skomplikowanych mindgame'ów, które ja sam nie ogarniam.
Jeszcze ma tutaj jedną paletę, ale ta paleta to jest pułapka. To jest pułapka, że z drugiej strony mamy Adama tutaj. No, tylko niestety, tak jak wspominałem, to jest pułapka, bo po tej strony... Myślę, że to już jest końcówka meczu, no niestety. Tak, to będzie końcówka meczu. Nie może wejść, więc... Raczej nie wyciągną już tego ostatniego gana. Chcą Hacza uratować prawdopodobnie. Liczą na szczęście, ale w tym momencie będzie powalony Raven i w tym sposobem Unleashed zostanie w czwórkę wyeliminowane przez Ghostface'a, co oznacza, że skończymy tą grę z 27 punktami dla Night Chasers i zaledwie 6 punktami po stronie Unleashed, bo niestety udało się tylko 3 generatory skręcić, co daje im 6 punktów. No muszą teraz się popisać Unleashed tym Ghostface'em, no i wykonać podobny wynik, jeśli chcą wyjść z tego spotkania z 3 punktami. To będzie chyba koniec gry, tak. Także 27 punktów, jeden punkt będzie odjęty. I już jesteśmy, tak, to Islane jest na killerze i tym razem jak już ktoś się przyjrzy, to zobaczy, że na mapie nie ma żadnego totemu. Nie gramy z Devourem, mamy troszkę tak inny build. Podobny, ale nie do końca, jest Corrupt, jest Deadlock. Do tego oczywiście stare, znane combo, wszyscy to grają. Corrupt plus tak jest. Eruption. Dzięki temu, że ma Corrupta, to może oczywiście bardziej się skupić na tych konkretnych genach, które są niezablokowane i przez 2 minuty może nabijać Stalka. Nie musi nawet zrobić 100%, wystarczy, że sobie do 99 dobije, zostawi osobę, pójdzie na inny generator i kontroluje tylko te 4 geny. Chociaż powiem, że te 4 geny, które mu zostały, no dość mocno są roztrzepane po całej mapie i nie ma zmniejszonej tego obszaru tak gameplayu. Tak jest, obszar poszukiwań. O, a tutaj mignął jeden z surowów, dwóch nawet. Mamy dwóch już... nawet, no. Mamy już spółki Luigi'ego. Ale nie idzie za bardzo ten Stalk, powoli się to nabija, dopiero 1/4 na Luigi'im i został odkryty, no. Chyba będzie jednak tutaj wykorzystane M1. Uj, zbejtował paletę? Nie zbejtował, w końcu się udałem powalić. To raczej się powinno zakończyć uderzeniem, także tu będzie pierwsza rana, no. I niestety ten Stalk nie został wykorzystany, bo nie mamy nikogo zestalkowanego. A jedyne co było nabite to 1/4 na Luigi'im, który skasował to przyjmując hita. No i kręci się troszkę Islane w stronę tego Corrupta, co wydaje mi się nie najlepszym rozwiązaniem. Może liczy na to, że znajdzie Luigi'ego. No nie najlepiej to rozgrywa teraz, wydaje mi się, Islane. Chyba trochę popełnia błędy, bo właśnie. Tak, jest szybko jest wykrywany, więc nie uda mu się nastalkować w pościgu, jeżeli tak będzie wychylał. Spóki Luigi pewnie już jest gdzieś z kolegami i oni go tam dotykają. No albo na przykład kręcą mamy geny. Pierwszy generator i 2 punkty. No właśnie. Dlatego mówiłem, że niepotrzebnie chyba się kręci wokół tego Corrupta. Lepiej by chyba na tym wyszedł, gdyby podszedł do generatorów, które są kręcone i próbował je... 3 survivorów w okolicach killera. No także tu odkrycia Stalka na pewno nie będzie. Już się protektują, widzę. Próbuje mindgame'ować, ale tak dziko to robi i chyba się uda. Uda się dokładnie. Tak jest. Ale czy zauważył, że zaraz za ścianą ma survivora? Tak, zauważył. Nawet dwóch. Jest tutaj, ja widziałem 2 survivorów, więc jeżeli teraz już zacznie podnosić, może się i tak nadziać na latarkę, bo to nie był jedyny survivor w okolicy. Jestem przekonany. Oj, zrespektował tą paletę. Właśnie... Chyba niepotrzebnie respektował. Ta paleta z drugiej strony już nie jest taka fajna jak w poprzedniej grze, bo mamy tutaj wyjście. No i boi się. Znowu te dzikie mindgamy troszkę zadziałały poprzednim razem, a czy teraz się uda? Ale szaleje, kręci się jak... A tu mieliśmy Amber Kabla narcysta wykorzystał, zrzucił paletę, żeby kupić odległość i ucieka. Więc koniec końców nie ma nawet jednego położenia, nie ma jednego haka, został zestunowany Islane. Jestem przekonany jestem, że przynajmniej 2 generatory są robione w tym czasie. Tak, tu mamy Dwighta, a Ace robi kolejnego generatora. Ojojoj, to był chyba błąd. Luigi, także zaraz tam pewnie też się zresetuje, chociaż zbliża się do nich. O, ja nie wiem, czy on się będzie resetować. Ja zauważyłem, że najczęściej bardzo lubi i bardzo sobie ceni robienie generatorów na rannego, więc oni nie będą tracić czasu na to, żeby się leczyć. Oni wiedzą, że właśnie te generatory są najważniejsze. No tak, wiedzą, co za to są punkty. To... Dokładnie, a tym bardziej że oni sobie zdają sprawę z tego, że nawet jeśli zostanie jakaś osoba powieszona, to oni tradują to za zrobienie 1, 2, czy nawet 3 generatorów. Wystarczy, że zrobią 3 generatory i już mają bardzo dużą przewagę.
żeby zbliżyć się do ucieczki, a tak naprawdę wystarczy, że jedna osoba ucieknie i to już jest koniec szans na wygranie dla Unleashed. Także oni tutaj grają niezwykle agresywnie z tymi generatorami i będą tak grać, bo wiedzą, że mają masę czasu i że tak mogą kupić masę czasu. Palety, Luigi. Dokładnie, on będzie... Kupuje czas, ucieka jak najdalej, to prawda. On będzie kupował czas. No cóż, ten pościg może potrwać. Jest tutaj jeden. Generatora się próbował tam swingować. Pościg, ale jest skończony kolejny generator, kolejne dwa punkty. No właśnie, a tam widzieliśmy, że próbował swingować i nie trafił. Niestety był mindgame mały, jakbyśmy patrzyli na tego generatora. Tymczasem Dwight przyjąć hita i kolejna bezpieczna paleta i raczej nie będzie tutaj hita. Nie wydaje mi się, to jest trudna paleta, niezwykle trudna paleta, bo tu nawet nie ma się jak schować, bo ale widać może wszystko. Te szalone mindgame znowu dadzą radę. Nie wydaje mi się, to chyba nie te numery na Luigi'ego, to jest bardzo dobry gracz. Olbrzymia prosta. Tak, on tu nie będzie też ryzykował, nie będzie jakoś niesamowicie długo wyciągał, zdaję sobie sprawę z tego. I znowu Dwight wrócił z apteczką wyleczony, więc kolejnego hita będzie chciał przyjąć. Już przejął pościg, on zdaje sobie sprawę z tego, że nie był mocno wystalkowany, bo przyjmując hita, to każdy potencjalny stalk, który go wcześniej nabił, zresetował. I widzimy, że właśnie jest bardzo mało tego stalka. Oj, kto tu wykrył? Za plecami ktoś się schował i Slayna i go wykrył. Sprintburst będzie na narcyście. Tak. No, nie wygląda to najlepiej, muszę przyznać, bo co prawda generatory nie są kręcone, ani za plecami, tak jak mówię, no, agresja niesamowita na tych generatorach. Kolejna paleta, która nie jest super safe i będzie próbował zrobić swinga, nie udało się. Oj, myślę, że tutaj już emocje biorą górę, wie, chyba że w tej tak. sytuacji troszeczkę to w ogóle jakiekolwiek myśl o zwycięstwie odjeżdża no. Niczym te żywe. No i... Znowu został odkryty, nie dają, bardzo ładnie się pokrywają koledzy, każdy kryje drugiego, tym razem to Dwight kryje Luigi'ego. Pokrywają się bardzo ciasno. Narcysta pokrywa Dwighta, po prostu... Narcysta pokrywa Dwighta, Dwight pokrywa Narcysta. Jeden na drugim, jeden koło drugiego i kolejny prostu... generator, kolejne dwa punkty. I zdaję sobie też sprawę z tego Night Chasers, że nawet jeśli dojdzie do sytuacji, że ktoś zostanie zestalkowany, pamiętajmy, jak ktoś jest zestalkowany, to on nie może odkryć Ghostface'a, ale ktoś, kto nie jest zestalkowany, może tą osobę odkryć. Oj, ten swing, tu miał być launch attack, ale chyba palec zadrżał i przytrzymał za krótko. Ten swing był bardzo króciutki. Byłby hit, gdyby był ten slunch dłuższy. Został zraniony Ace i powiem, że na pewno nie jest on niezadowolony z tego stanu rzeczy, bo został po raz kolejny zresetowany stalk. Więc mamy dwie osoby, co prawda ranne, ale nie mają żadnego stalka, więc jak się wyleczą, to wiedzą, że mogą znowu przyjmować hity bezpiecznie dla swoich kolegów. Tymczasem Dwight, który jest mocno zestalkowany, musi uważać. Został właśnie w tym momencie na 100% zrobiony i teraz pytanie... No z tej strony tej palety nie zmindgamujesz niestety, Islay musi ją kompnąć. Jakby ten pościg się trochę inaczej zaczął, to by mógł próbować od lewej, ale już bif znowu i teraz tym razem to Luigi kryje Dwighta. Właśnie to jest, a tu jest kolejna bezpieczna paleta, pamiętajmy, Lery, to jest okropna mapa dla M1 Killerów, wspominaliśmy o tym wcześniej i właśnie teraz mamy tego przykład, będzie god paleta predropnięta, zostało troszkę ponad 30, równo 30 sekund na tym stalku, czy jest w stanie w linii prostej Dwight po prostu biec, zrzucać wszystko po kolei, prawdopodobnie tak zrobi, bo wiedzą Night Chasers, że mogą, ojejku, co się stało, dwie ranne osoby wbiegły nagle pod nóż Ghostface, a tym razem znowu przyjął hita i znowu się rozbiegli Night Chasers. To jest niesamowite, jak cały czas wybijają go z rytmu. Zero haków, dwa generatory do końca. Już myślę, że tutaj po prostu cały w emocjach Islay. No ciężko będzie mu zakończyć kolejne pościgi. Zwłaszcza, że chłopaki tutaj już pogrywają sobie z nim. No można by powiedzieć, że troszeczkę zahrawa to już o bullying. Nie, ja bym powiedział bullying, to po prostu jest świetne zgranie, naprawdę doskonale, tak, doskonale się tak. dogadują, bo oni po prostu cały czas powoli, chip damage tak zwany, powoli, po jednym genie, po 10%, tu 10%, jak się przyjrzymy, to na pewno oni mają wiele generatorów po prostu na trochę progresu, a w międzyczasie nie jest zakładanym, pomimo tego, że jest Call of Brain, pomimo tego, że jest Eruption, to mało kopie generatorów istnień, bo właśnie jest narzucona presja na
killerze, gdzie co chwilę ktoś wchodzi mu pod nóż, prowokuje go, oj, został znowu odkryty, prowokuje, żeby nie pozwolić, dać odpocząć killerowi, on wtedy nie może nakładać tych Call of Brine'ów, a zawsze przynajmniej jedna osoba, założy się, że przynajmniej jedna osoba, przynajmniej trochę tych generatorów, no i znowu tutaj tym razem Ace na generatorze, zawsze ktoś jest, żeby te generatory kontrolować. No ale teraz mamy 4 osoby ranne, więc muszą uważać najczęściej, żeby nie przeholowali z tymi przeciąganiem chase'ów i protektowaniem się. No i tym razem zostanie kopnięty ten generator. Ten generator jest bardzo trudny do zrobienia, bo on jest jednoosobowy, więc na nim można sobie usiąść we dwójkę z Puff Dieselfem i szybko go skończyć, więc to jest ryzykowne robić tego generatora. Z drugiej strony, oj, właśnie w tym momencie Chilling Mario został wyciągnięty, no. I mi się wydaje, że może troszkę racji miałeś tutaj ojciec, bo chyba przeholowali, bardzo agresywnie podchodzili i chyba zbyt agresywnie jednak, koniec końców. Teraz wszyscy są ranni, wszyscy padają na hita, niezależnie od tego, czy są zestalkowani, czy nie, to też jest sposób na to, żeby zdobyć trochę tych punktów. A propos tego, to mamy tutaj pierwszy hook stage, tak? No, więc kolejne 3 punkty. Dokładnie. Dla Islayna. A... muszę powiedzieć, że powoli się resetują i w poprzedniej grze nie jestem pewny, czy mieliśmy Sloppy Butchera. Tak, był Sloppy Butcher, więc on troszkę pomógł, ten Sloppy Butcher. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z Adamem. On nakręci na gena na rannego. Próbuje przykampić ten hack. No, to nie jest w repozorom taka zła taktyka, bo ma na plecach... O, znalazł kogoś i ta osoba nie zdaje sobie sprawy, czy... Czy Mario nie informuje kolegi, że Ghostface stalkuje? Nie zauważył Mario? Chce kupić jak najwięcej... O, z daleka. Najwięcej czasu chciał kupić, zanim go odkryje, żeby najpierw sobie podejść do Dwighta. Jest duża szansa, że Dwight się wyłoży, bo my tu nie mamy jakoś super ułożonej mapy. Pamiętajmy, że dość sporo palet zostało już wcześniej zrzuconych. Dokładnie tak, w pościgach było dużo zrzuconych. Tak, palet, tu mamy jedną po lewej paletę. Niewiele zasobów zostało Survivorem na tym o etapie. Nie, jednak tak, tutaj bym nie przesadzał, to jest jednak mimo wszystko lery. Tych palet jeszcze jest co niemiara, pamiętajmy o tym. Ale jest druga osoba powalona i to będą 3 kolejne haki, bo wydaje mi się, że serwis jeszcze nie wisiał. Tymczasem Chilling Mario... tak jest. Czy to był Deliverance? Nie, to jest Second Wind. On się sam wyleczy za 20 sekund, niecałe już 10. Myślałem, że ma drugiego Deliverance'a, ale przecież widzieliśmy Deliverance'a na Adamie. Jak widzimy, lada moment, 3, 2, 1 i Ace już jest wyleczony, ale ma na plecach... chyba na plecach ma, czy to goni kogoś innego? Słyszał to Ranger, ale chyba z nikim nie był w pościgu. Islayne? No, ostatni gen został. Bardzo krucho to wygląda. Ja nie jestem pewny, czy z tej sytuacji jest w stanie wybrnąć Islayne. Jakby wszystkich teraz zabił, to czy on jest w stanie zdobyć na tyle punktów, żeby pokonać Survivorów? Chyba trudna sytuacja. No, zobaczmy, co tutaj się uda wystalkować. No, próbuję go tak pomału łaskotać tym stalkiem. No i koniec końców go miała. I teraz mamy tą identyczną sytuację jak na początku. Będzie próbował złapać na tej palecie, ale jest niezwykle cierpliwy Mario. Nie zrzuca tej palety. On wie, że jak ją zrzuci, to może się zamknąć w tym miejscu. I idealnie wybrał wyszło. Wybrał odpowiedni moment. To jest idealna sytuacja, bo teraz musi kopnąć tą paletę Islayne, a tymczasem Mario przebiegł na drugą stronę i domyślam się, że dwóch. Nie? Tutaj jedna osoba, a tu we dwójkę kręcą generator, ale jest zapasowy generator robiony przez bodajże Serwiego. Tak, Serwi robi zapasowy generator, oni świetnie się przygotowali z tymi generatorami, wiedzą, że nie ma sensu skupiać się na jednym generatorze, warto robić wiele generatorów na raz. Oj, czy to jest właśnie... Nie, to nie jest Ace. Przez chwilę myślałem, że Ace się zagapił i wbiegł mu pod nóż, będąc zestalkowanym. O, mamy 3 osoby na Dead on Hook. Oj, jak to nie wyszło? Cóż to się stało, Leo? Bo byłem przekonany, że z po drugiej strony tej palety już się swinguje jakoś. Chyba może delikatna różnica w pingu tutaj zaszła. Natomiast Servi kręci dzielnie. 80% gena jest. Lada moment. Skończ tego gena. Zobaczmy, Narcysta nie ma adrenaliny. Servi nie ma adrenaliny. Adrenaliny nie ma ani jeden... Survivor nie ma adrenaliny? No, cierpliwie i udało się jeszcze kupić dodatkowe sekundy. No, nie jest to najlepsza paleta, a mimo to Narcysta ugrał niesamowicie dużo czasu. Niestety, prawdopodobnie za 2 sekundy, 3, 2, 1, już czy czekają. A, jeszcze troszkę. Nie, jeszcze troszeczkę brakuje tutaj Dwight. No, ale w tym momencie kabelki, czeka. Pod bramą już ustawiony Ace, wszystko zorganizowane. I wyczekali z tym genem i zrobiony jest ten gen. Gate już jest prawdopodobnie też otwierany.
Natomiast jaki ma plan Islain? Czy on kogoś goni? On chyba szuka narcysty, mam wrażenie. Tak, zaraz tego narcystę, ale zrobił swinga w Luigiego. Nie wydaje mi się, czy nie lepiej było troszkę obejść, a może nawet spróbować zestalkować Luigiego i powalić go, wykorzystując swoją moc. No zdecydowanie na tym etapie i przy takim ustawieniu pozostałych survivorów lepszym rozwiązaniem było zrobić coś innego, chociaż mamy powalenie w konsekwencji i kolejnego serwera rannego, natomiast brama już jest otwarta. Tak, wiedzą Nightchasers, że jedyne co muszą zrobić to uciec, dostać kolejne 9 punktów i to daje im 46 punktów kontra 19 Unleashed, także tutaj nie ma żadnych wątpliwości dla Nightchasers, oni wiedzą, że świetnie sobie poradzili killerem, więc survivory mają dużo większy margines błędu, nie potrzebują ratować kolegi, jednego mogą oddać, to pozwoli im. I jesteśmy z powrotem w grze aktualnie. Zobaczmy sobie, zaczyna Islain piramidą. Troszkę podobny build do poprzedniego. No te buildy się nam powtarzają. Mamy znowu Deadlocka, jest tym razem Amol Ears, więc będzie widział aury przeskakujących survivorów. Do tego Call of Brine zamiast Eruption. No i oczywiście Corrupt. Corrupt najczęściej chyba używany u nas perk, ale nie ma się czemu dziwić. Bardzo szybko pierwszy hit z M1, jestem zaskoczony. I teraz czy wykorzysta Amol Ears, bardzo ładnie widzi teraz aurę, ale za szybko. Wydaje mi się, że miał szansę. Ale pytanie, czy da się zbaitować, bo my już znamy tą zagrywkę. Nightchasers, oni są za nic z tego. Oni przerzucili pościg na Luigiego, który prawdopodobnie, jeśli się przyjrzymy, dokładnie tak, on ma Dead Harda, on będzie chciał wydłużyć ten pościg z piramidą jak najbardziej, wie, że może przyjąć jednego ekstra hita, czy przyjmie tego hita, będzie baitował prawdopodobnie M2, ale tymczasem przyszedł Servi przyjąć hita, bardzo agresywnie znowu grają Nightchasers, zmienił cel Islain nad White'a, może domyślił się, że to była taka mała pułapka. Udało się go stormentować, co jest bardzo dobre i piękny hit przez ścianę. Bardzo ładnie zagrał teraz Islain. Piękna predykcja. Od razu do klatki będzie wysłany. Ciekawe, bo często jest to trochę inaczej stosowane przez piramidę, ale to też jest dobra strategia, bo jeśli się uda zlokalizować w tym momencie Serviego, to on jest w stanie go od razu wytunelować. Może zignorować kompletnie BT, nawet te defaultowe, zignorować wszystkie perki, które dawałyby Serviemu dodatkowy czas na pościg. Nie będzie BT, nie będzie off the record, nie będzie DS-a. To wszystko jest teraz wyłączone, jeśli zostanie wyciągnięte z klatki. Pytanie, czy zdecyduje się Islain szukać tego Dwighta, czy po prostu będzie gonił kolejnych survivorów. Na razie ma na oku Adama i zostanie narcysta powalony i również stormentowany. To ciekawostka. Udało się ignorują te tormenty. Mam wrażenie, że bardziej defensywnie by zagrali Nightchasers, a jednak dają się łapać na te tormenty. Predropował paletę na szaku, no silna ta paleta jest. I już jej nie ma, dopiero jeden gen zrobiony, a już palety w szaku nie ma. No ciekawe. Mamy też jeden hook stage, więc póki co w punktach remis. Nieduży postęp na generatorze, jednak ktoś go musiał robić. Pytanie, czy gdzieś tu w tych okolicach jest jakiś survivor. Adam dalej próbuje tutaj drugi raz storment, ale to nie ma znaczenia, bo już był stormentowany. Prawie petardą go oślepił. Prawie jeszcze petardą, to niewiele brakowało, naprawdę milisekundy. Właśnie tak, tak coś czułem, że ktoś tu jeszcze musi być. No i to pojawia jest się chyba znikąd Luigi w roli Adama. To jest chyba taka, to jest staple, taka strategia. Staple strategia właśnie od Nightchasers, przyjmować te hity za kolegów. Tak jest. Oni minimalizują tą ilość hooków, którą może zdobyć killer, spowalniają strasznie jego pracę, ale jest Amol Ears. Aj, niewykorzystany Amol Ears niestety. A już kolejne nie trafią na Amol Ears, to prawda, tutaj jakby no liczył może na to, że będzie próbował go mindgame'ować przez okno Adam. Dokładnie. I zawróci na ten strzał. No jest to, daleki strzał, udało się, ale bardzo ładnie. Ale tutaj ładnie. Proszę bardzo. Bardzo ładny strzał to był. Szybkie uderzenie, tak jest, taki. I to bardzo daleki powiedzieć zasięg, zobaczmy, to jest praktycznie maksymalny zasięg. Zauważmy, że jakiś zauważmy, nie, że chyba nie powiększa mu zasięgu. Właśnie, zauważmy, że ma oba adony do zwiększenia zasięgu. Wziął tutaj Islain zielony adon, wykupił sobie zielony adon, miał taką możliwość, więc kolejny generator zrobiony jest, a tymczasem Deadlock trochę wywinął numer Islainowi, bo on teraz nie może wykorzystać Call of Brine'a, ale wydaje mi się, że on chyba śledzi
Nie, zignorował klatkę, ciekawe. Moim zdaniem najlepszym ruchem teraz powinno być iść. Udało się wyciągnąć na oknie i jest też Amolips, więc będzie widział dokładnie, gdzie biega. Ale w tym momencie nie przydał mu się ten Amolips jakoś specjalnie. Natomiast jestem zaskoczony, że nie zignorował klatkę, bo wydaje mi się, że Adam był w tamtej strefie, po prawej stronie i mógł w dead zone złapać Adama rannego, który nie ma żadnych perków, które by go blokowały, a tymczasem został on już wyleczony, więc teraz ta klatka nie ma większego znaczenia. Dwight uniknął ładnie tormentów. Mnóstwo małych kawałeczków właśnie zostawia tego drutu, co też zostawia, co daje mu możliwość tormentowania nieświadomych surwów, bo tak się właśnie stało przedtem, kiedy w malutki tylko kawałeczek gdzieś między paletą a oponami. A tymczasem spadł. Po raz kolejny znowu wkurzający Night Chaser przyjmują hity, ale nie udało się wykorzystać Dead Harda. Nie wydaje mi się, żeby Luigi go zużył. Tak, nie ma Exhaustion statusa. Chyba skończony jest gen jeden, czy mi się wydaje? Tak, prawie skończony gen. Luigi... Nie spodziewał się, że uda mu się uniknąć bez Dead Harda, raczej nie wyglądało to, jakby próbował. Ja myślę, że tak, ja myślę, że tutaj nie celował. To chyba nie docenił. Dead Harda. No nie docenił w tym momencie Islayna, bo no... Dał się złapać, a może po prostu nie zdążył. W każdym razie koniec końców jest to już trzeci hak dla Islayna, to ma 9 punktów, a w nim znowu następny generator zrobiony, ale nie jest tak idealnie z tymi generatorami, bo o ile się nie mylę, to jest chyba najbardziej sprogresowany generator przy autobusie. Goni w tym czasie tego Luigiego, no próbuje go wytunelować, tylko wiemy, że pamiętamy, jest tego Dead Harda, grają wokół niego, grają i został powalony. Tylko Luigi ma DS-a i będzie musiał przyjąć tego DS-a na klatę. Udało się, tylko ten DS nie jest taki dobry jak kiedyś, ma mało czasu. W tym czasem Dwight wykupi te dodatkowe 2 sekundy, 3, które potrzebuje Luigi, żeby się... Oj, tu musi uważać, żeby nie wyjść na tormenty, wszedł na tormenty, to jest bardzo, bardzo groźna sytuacja dla Luigiego. Ja jestem przekonany, że Islayn teraz będzie chciał na 100% wytunelować już Quentina. Prawdopodobnie, oj, bardzo szybko, zniecierpliwił się chyba troszkę, bo jeśli powali go, następne co będzie to klatka i prawdopodobnie te strzały takie nie do końca celne, ale w pierwszej kolejności gwarantuję wam, że będzie chciał pójść, mógł wyczekać trochę tego Amol Irs. Oj, odpuścił Quentina! Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Za dużo skomitował już na tego Quentina. Wydaje mi się, że powinien teraz liczyć się z tym, że pozostało mu wytunelować tego Quentina, wyeliminować go z gry, bo miał taką możliwość. Jak najbardziej miał taką możliwość. Nie rozumiem, dlaczego tego zwłaszcza, nie wykorzystał. Zwłaszcza, że zainwestował, jak powiedziałeś, już sporo czasu w ten pościg. Dokładnie. A nie dużo brakowało do tego, zwłaszcza, że uciekał już w stronę rogu mapy. Tak, dokładnie tam... tak. Masz rację. Był w dead zone, więc mógł pociągnąć tego Quentina. Pomimo powalonej palety, miał przecież możliwość z M2 go dosięgnąć. Potrzebowałby... A tam hak nie był mu potrzebny. Nie traciłby czasu, wysłałby go gdzieś i słyszymy mocno szklikający generator. Tak, chyba będzie ten generator skończony. Oj, to jest ostatni generator tak naprawdę. No, na pewno nie będzie skończony, bo jest deadlock. I prawdopodobnie zostanie tutaj Islayn. On chyba sobie zdaje sprawę z tego, że nie może się odsunąć od tego haka, bo jak tylko się odsunie, to zostanie gwałtownie ściągnięty Dwight, ale od razu, nawet bez namysłu, prawdopodobnie skoczą na ten generator i będą chcieli uciec i zapewnić sobie przynajmniej 3 ucieczki dzięki temu, bo no nie widzę, ten generator musi przy nim zostać. Tam jest 99% na tym generatorze. To jest generator dosłownie na topnięcie, musi go kopnąć. Musi go kopnąć, tak. Tylko zobaczmy, czy w tym czasie nie spodziewałem się tego, że generator będzie kontrolowany. Nie! Wszyscy w trójkę będą chcieli, tak, ten generator wykorzystać sytuację, że jest troszkę blisko generatora i więc nie ma bezpośredniego dostępu do haka. Patrzy na hak, przez ścianę może oczywiście przerwać i ściąganie, zranić. I tymczasem już znowu ktoś tapnął ten generator. Ten generator się nie regresuje. Ale tutaj presja jest teraz na Islaynie. Co on zrobi? Poszło reassurance. Trafił Quentina. Quentin musi uważać, bo jak zostanie trafiony. Ale to kończył już ten generator. Tak jak mówiłem, nie będą zwlekać z tym generatorem. To jest... A tymczasem mieliśmy adrenalinę i Dwight został ściągnięty i jest w pełni wyleczony. Oj. Niedobrze dla Islayna. To jest tragiczna sytuacja, bo tak naprawdę mamy tylko 11 punktów na Unleashed. I czy jest on w stanie dociągnąć? Już tam jest gate brama skończony. Już jest mocno otwarta, praktycznie otworzona w tym momencie. Chyba, że jest 9-9. Tak. Niepotrzebnie skomitował tą bramę, mi się wydaje. Mógł spróbować zaryzykować i poszukać Luigiego. A tak to wycofał się Luigi prawdopodobnie. Gdzie Luigi? Oj, nie, on jest ze środku mapy. Jest jeszcze w stanie się zagapić. Oj, i chyba się właśnie zagapił. Chyba właśnie się zagapił. Wszedł prosto pod
nóż tego Pyramid Head'a. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nawet jeżeli zostanie wysłany do klatki, pozostali survivorzy są zdrowi. Wyjęcie go z klatki i ucieczka nie powinna być jakimś dużym problemem. Powiem, że to jest... oj, ja teraz go nie spudował. Ale to na palecie, że go spudował... O, uciekli od razu. Ucieczki. Uciekli od razu. Ciekawe, że nie próbują go ratować. Dwóch survivorów jeszcze mogło spokojnie próbować walczyć. No cóż, taki wybór. Tak kończy się ten mecz. Trzy ucieczki. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Mają 19 punktów, a Unleashed skończy, o ile się nie mylę, z 14 punktami. O, jesteśmy. I Narcysta jest Pyramid Headą. Pyramid Headą jest, dokładnie tak. Tak. Bengerem, Pyramid Headem. Pyramid Headem gra, tak. I widzimy, że jest, ciekawe, troszkę inny build. Już zobaczył pierwszego Survivora. Zobaczył pierwszego Survivora, ale ma też troszkę, chciałem skomentować build. Mamy Corrupta, mamy Deadlocka, a inne perki, powiem, że niekonwencjonalnie. Tego się jeszcze chyba nie widzieliśmy. Pozwolę to sobie zostawić to dla widzów, tak, żeby zgadli. Tak, to zdecydowanie tutaj muszą odgadnąć nasi widzowie. I co mamy? Nie było będzie mind game skuteczny, bo tutaj... cóż to za swing mind game był. Skuteczny, ale nieskuteczny swing. Swing był nieskuteczny. Troszeczkę za wcześnie. Za wcześnie. Także jest kilka ekstra sekund kupionych. Może być z siebie zadowolony Raven. Ale będzie się lupał na tej samej... zagapił się? Nie, będzie powalenie. Będzie powalenie tutaj na pewno. Myślałem, że się zagapił, tak ale udało się... Jest to kolejna sekunda, która została kupiona na pewno tym dokładnie szybkim tak. zwodem. Natomiast udało się skutecznie wyzonować i o, proszę bardzo, będzie piwnica. To jest pierwsza piwnica chyba w tym dzisiejszego meczu. Tak, w dzisiejszych meczu, tak, nie było jeszcze piwnicy w żadnym z meczy. No tak niefortunnie akurat się na Madaś wywrócił, że go zaniósł prosto do piwnicy. No właśnie, czy to jest niefortunnie, bo dlatego jeszcze często wybiera rekrecjardy, bo ta mapa ma bardzo fajną piwnicę. Zawsze piwnica będzie na środku mapy, więc ciężko się nie wywalić, żeby być w zasięgu piwnicy. Jest zastosowany w tym momencie Call of Brine. Więc ten gen, który to był robiony, no chyba możliwe, że się mocno zregresuje. Chyba, że osoba, która go robiła, się gdzieś zdążyła zaczaić. Czy będzie Narcysta próbował na ślepo strzelać? Nie, odpuści tą piwnicę koniec końców. Nie będzie chciał jej bronić. Mindgame'uje, ładnie zrobił Islayna. Pięknie zakręcił się tam. Islayn nie zauważył, że idzie tyłem do niego Pyramid Head. No z jego pozycji ciężko było zauważyć cokolwiek, oprócz tego, że wyskakuje z za rogu killer, który już ma naciągnięty strzał. No, ale to na takie coś właśnie trzeba być gotowym i odpowiednio zareagować. Ale w każdym razie jest dalej kontrola genów całkiem skuteczna, bo mamy jeden hak i o dziwo zero genów. No, lepiej sobie radzili w poprzedniej grze pod tym względem najczęściej jako na w roli survivorów, bo tam skutecznie te geny były kręcone. No ale zresztą... Właśnie, usłyszał Islayna. Jak to się stało, że on tu się znalazł? Już go nie ma. Ale już go nie ma. Jest pierwszy generator, no nareszcie. Trochę się przedłużył ten kolejny pościg. Mam wrażenie, że się trochę zagubił Narcysta, bo słyszał na Quentina, ale znalazł bardzo cicho. Się tutaj ukrywał Adam. Zrobi M2, wyzonował i skończył mu się M2. Chciał zrobić tutaj takiego małego fejka na okno. Nie uda się i będzie pierwsze uderzenie na Adamie, znaczy nie pierwsze, bo już był raz Adam, ale będzie zranienie. Kolejny generator. Chciałbym przypomnieć, że obie drużyny sobie bardzo dobrze radzą w naszej lidze. I znowu, nice, znowu, ale tym razem widzimy, że Adlis trochę małpuje się, można tak powiedzieć. Naśladuje i nauczyło się, jak skutecznie pokrywać swoich kolegów i pomagać im w tych chase'ach. Tylko nie wiem, tak czy jest, takie... Próbują naśladować tą technikę, tylko że dwóch rannych survivorów to nie jest dobre. Gęsiego na piramidę. Tak jest. Może się źle skończyć. Monster chciał przyjąć hita i... Ciekawe, bo zostawił monstera Narcysta na ziemi, a tymczasem Adam wszedł w te tormenty i to się może źle skończyć, bo jak on się teraz wali, to będzie gwałtownie te dwa haki zrobione. Dlaczego? Bo to będzie wykorzystany prawdopodobnie torment, wbicie miecza i od razu pójdzie na... no i znowu skutecznie wyzonował? Tak. I chyba będzie wysłał go do klatki, coś czuję, żeby... Dokładnie tak. I tak od razu leci już po monstera, ale monster został w tym czasie podniesiony. Podniesiony. Także... bacznie czuwają Unleashed.
nie dali się zaskoczyć, nie dali sobie zrobić dwóch haków jednocześnie i Billy teraz przeciągnął do... Kolejny swing, coś ten narcysta dzisiaj dużo swinguje i będzie znowu wymuszone M1, fejkując M2. Także bardzo prosta strategia na takiej palecie. No, nie mają za bardzo tutaj wyjścia Unleashed, jak mindgamować tego typu zagrania. Ale tak powiem, że... Tutaj... No? Cokolwiek chciałeś powiedzieć, ja chciałem powiedzieć tylko to, że zwracałeś uwagę na to, że pierwszy generator pękł później, natomiast kolejne po nim pękały już dosyć szybko i mamy tylko dwa generatory do końca. Dwóch surwów na osobnych generatorach, co pozwoliłeś teraz zobaczyć i mnie i naszym widzom. Także no, jest też presja na pewno na killerze tutaj, mimo tego, zwłaszcza, że ma dopiero tylko, znaczy tylko i aż, bo jednego surwa dead on hook, ale pozostali jeszcze nie widzieli haka. No właśnie, i to może być problematyczne. To może być bardzo problematyczne, bo tak naprawdę musi punktować. Oczywiście jeśli uda się wyeliminować jedną z osób, bo to byłoby to idealnie, naturalnie. Natomiast chyba te pościgi po tych pierwszych hakach jednak za długo trwały, prawda? Tam zwróciliśmy uwagę, że coś tak, się pogubił. Adam, tutaj Adam kilka razy ładny mind game. Skutecznie, tak jest. No i też narcysta... Ale nie rusza. No właśnie nie ruszył za nim, nie rozumiem. Chyba może szuka innych surwerów. Więc to rani i nie rusza dalej. Tak jakby... To nie jest dobry performance ze strony narcysty, muszę przyznać, ale... Natomiast grają troszkę z ogniem Andish, bo pamiętajmy, są trzy osoby ranne. Jeśli on teraz będzie zdecyduje się slagować narcysta, inna to wygląda. Czy tylko chce z... Bo widział chyba skądś za generatorem. Tutaj tak, no był drugi sur, był chyba Billa z Zeus razem. Kopnął. Ojojoj, coś mam wrażenie, ale że się sypie ta gra. Chyba się sypie ta gra Unleashed. Oni co prawda, znaczy Najczyserom, oni co prawda nie mają jakoś specjalnie dużo problemów, dużo punktów na Billy podczas uciekania, ale oj, tym killerem nie idzie na... Oj, szybko został znaleziony Zeus, nie zauważyłem kiedy. No właśnie, bo tu kamera nam się zablokowała troszkę, byliśmy w innym miejscu na spektatorze, czasami się to buguje. W każdym razie, to jest pierwszy hak na Billim. Ja już, jeśli mam być szczery... jeśli mam być szczery, to pogubiłem się z punktami. No dwie osoby na hooku, więc poświęcili troszkę generator za hook stage. Albo Zeus się zagapił, nie wiem jak do tego doszło. W każdym razie... chciałem powiedzieć, że nie wygląda najlepiej ta gra. Oj, dwie osoby naraz, bo był Deliverance plus hook save. I znowu mamy trzy osoby ranne. Będzie tunelował? Oj, to mamy było tragiczne. Na palecie. To było tragiczne. Bo tu było BT, on liczył na to, że dostanie hita na BT, ale udało się zrobić graba. I tym właśnie zagraniem podejrzewam, że narcysta może wrócić do gry. Po lewej słyszał już kogoś. Jest tu Ace. Sądzę, że narcysta ma kilka pomysłów na powrócenie do gry, także spokojnie jeszcze tutaj może sporo namieszać, a na takim etapie, na jakim jesteśmy teraz, gdzie wywraca się kolejny Survivor, dwóch rannych, jeden dopiero co ściągnięty haka, zauważmy, że Islane jeszcze jest w turmencie, także jeżeli go spotka, to będzie mu nie będzie mu potrzeba dużo czasu do tego, żeby zająć się kolejnym Survivorem, a wszystko dzieje się dosyć blisko cały czas. No, ale troszkę w rozsypce są jednak mimo wszystko Unleashed. Pomimo tego, że wygląda ta sytuacja na razie całkiem pozytywnie dla nich, bo tylko jeden generator, ale z drugiej strony mam już 6 haków, bardzo szybko został ściągnięty i teraz będą się najpierw resetować. Podejrzewam, że będą chcieli się zresetować Unleashed i spróbować uciec w czwórkę jednak mimo wszystko. Ten jeden gen do zrobienia, no nie powinno to być aż takie wyzwanie, mam wrażenie. Tym bardziej, że nie ma tutaj narcysta jakiegoś super silnego gen regresu, ale już znalazł Islane'a, tak jak wspominałeś. Będzie to bardzo dobre powodzenie dla niego. W ciemno. Będą chcieli go protektować. Ale kolejny nietrafiony strzał. No właśnie, ale będą chcieli protektować. Te M1 będą blokować. Ale tak jak wspominałeś, jak go znajdzie teraz i powali Islane'a, to może go bardzo szybko wysłać do klatki, a potem może go nawet jeszcze szybciej wytunelować. No jest Ace. Ace jest dead on hook, więc jeśli zdecyduje się kontynuować, to mi się wydaje, że on może narcysta tutaj dużo ugrać, powalając Ace'a. Ja się zgubiłem w punktach i szczerze mówiąc nie jestem pewny, jak wygląda sytuacja na mapie. Momencik, subdate'ujemy, bo to będzie bardzo ważne dla nas. Jest 14-19 było w poprzedniej grze. W związku z tym, jeśli dodamy te 4 generatory dla Unleashed, to oni mają teraz 22 punkty. Zaś Night Chasers z 19
Ładnie, zoczował. Wyczekane. Ładnie. Gramy dalej. No teraz powinien być już powalenie. I to jest pierwszy hak, więc są trzy punkty kolejne, więc tu mamy 12 punktów z 19. To jest 31, do tego mamy 3 haki, czyli tu jest 37 punktów. Szczerze mówiąc, jak popatrzymy na tą punktację, to mi się wydaje, że Narcysta właśnie zagwarantował sobie tym hakiem zwycięstwo. Wydaje mi się, że już chyba z tego nic nie ugrałem, ale on został wysłany do kratki, tak jak wspominaliśmy wcześniej. On może Narcysta teraz kompletnie stunelować i wyeliminować tego Quentina. Znaczy może nie wyeliminować, ale nie musi się w ogóle przejmować perkami. Jedynie co pozostaje to przyjmowanie po kolei przez kolegów hitów. I znowu mamy 3 serwerów rannych. Ale w tym momencie... Srogo rozdaje uderzenia. Zaraz zacznie się powalanie. Zruszył za Quentinem. Kolejny raz próbuje uderzenia. Czy będzie to celny strzał? Niestety kolejny niecelny strzał. Gdyby ktoś to liczył, to jestem ciekawy, jaki procent strzałów celnych ma dzisiaj Narcysta jako... Chociaż z drugiej strony Islane, kiedy strzelał w poprzednim meczu, też często zdarzało mu się nie trafić. Ale jeśli mam być szczery, ogólnie wydaje mi się, że Islane miał trochę wyższą skuteczność M2. Tak, no tutaj, ale to też jakby wynika ze skali troszeczkę. Tutaj jest dużo, dużo więcej tych strzałów jednak. Takich szybkich uderzeń Narcysta wykonuje bardzo dużo w tym meczu. Ale czy mu się to opłacało, jakbyś na to spojrzeć? No na pewno mu się to nie opłacało, zwracam tylko uwagę, że to robi. Skuteczność chyba bym to jednak oddał, o, ale to było ładne już. Skuteczność jednak bym oddał koniec końców Islane'owi, chyba mu lepiej to poszło. Został skończony ostatni generator ostatecznie. Natomiast Adam będzie wyeliminowany i ja nie jestem pewny, czy są w stanie uciec jeszcze zanim on się zorientuje. No, jest gate otwierany jeden. Tymczasem resetują się, a czekaj, troszkę przykra niespodzianka, bo resetują nam się survivorzy. Jeśli myślą, że mogą przyjąć jednego hita, to się grubo mylą, ponieważ mamy w grze Noeda. Ale Ace się zdążył ulotnić gdzieś już w gate'cie. Tymczasem Monster, o, nie został on wypchnięty z tego gate'a. Został znaleziony Noed. W grze już niemalże nie mamy. Został znaleziony ten Noed, zanim został zastosowany. Zbliża się killer, tak, idzie sprawdzić Noeda, nie ma nawet po co sprawdzać, Noeda już nie ma. Tylko pytanie, po co mu robienie tego Noeda, skoro jest w dead zone, Billy? Jeśli dwa razy zdoła go trafić, Narcysta, to jest w stanie go jeszcze złapać, zanim ten dojdzie do gate'a, tym bardziej, że tylko jeden gate jest otwarty. Ale oj, odnoszę wrażenie, że Narcysta się zakręcił i chyba, dokładnie tak, zgubił Billy'ego, czy mi się wydaje? Oj, nie chyba wiem, gdzie zgubił. Jest Billy. Jakbyśmy zobaczyli Billy'ego, to byśmy wiedzieli. Tak, oni są już w gate'cie. Narcysta się zagapił, myślał, że za kamieniem się ktoś czai, ale nie wyszło. No, powiem tak,